Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy na wiadomości. Czwarte ogólnopolskie mistrzostwa strażaków OSP w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Zawody Red Bull zjazd na krechę. Ksiądz pułkownik Andrzej Gut kończy 25-letnią posługę jako kapelan Straży Granicznej. Dobry wieczór. Jest wtorek 16 lutego, Kazimiera Turkot. Rozpoczynamy wiadomości telewizji Podhale. W zeszły weekend na stoku areny narciarskiej Jaworki Homole odbyły się zawody w jeździe na nartach i snowboardzie. Uczestnikami byli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak przebiegały rozgrywki? Izabela Suska. W zawodach wzięli udział strażacy z całej Polski. W sobotę konkurowano indywidualnie w slalomie gigancie. W niedzielę odbyły się zawody w czteroosobowych składach. Umiejętności prezentowane przez strażaków okazują się być przydatne w codziennych obowiązkach. Pokazujemy tutaj, że strażacy to nie tylko ratownicy, nie tylko działania ratownicze, ale to również działalność kulturalna, działalność sportowa. Widzicie Państwo, że oni startują w umundurowaniach bojowych, czyli w hełmach, ubraniach specjalnych. Jest to też podkreślenie roli i pokazania również tego pożarnictwa strażackiego, troszkę w innym wydaniu, ale myślę, że fajnym takim, bo strażacy to nie tylko ratownicy, ale również i ludzie, którzy na różnych polach swojej działalności są aktywni. Pomysłodawcami i współorganizatorami tych zawodów są Zbigniew Tokarski wraz z synem Dariuszem. Pomysł się wziął 4 lata temu. Po prostu ja jestem też strażakiem ochotnikiem tutaj w Szawnicy OSP i myślałem, żeby coś zrobić dla strażaków, taką fajną imprezę. No i wymyśliłem najpierw zimową olimpiadę, a potem myśliłem letnią olimpiadę i taki się zrodził pomysł. Za pierwszym są czeki 3000, 2000 i 1000 i nagrody rzeczowe, czyli hełmy, ubrania, umundurowania strażackie, węże, to co jest potrzebne strażakom do działań ratowniczych. Zasady zjazdu ze stoków konkurencji drużynowej tłumaczy komentator zawodów. Zawody drużynowe polegały na tym, że drużyna liczyła 4 osoby i po starcie też jeździli, można powiedzieć, jeden za drugim po bramkach, czyli slalom gigant, trzymając w ręku wąż strażacki. Nie wolno tego było węża opuścić. Jeżeli ktoś upuścił, no to była dyskwalifikacja. Jeździliśmy między bramkami. Na przedostatniej bramce należało ten wąż pozostawić i potem jest wjazd do ostatniej brameczki i do mety. I Państwu powiem, że 3 osoby pierwsze jechały obok mety, natomiast ta ostatnia osoba przejeżdżała przez linię mety, żeby oczywiście zamknąć ten czas. Wyniki konkurencji grupowych. Pierwsze miejsce w kategorii druhowej OSP zdobyło Wielopole Rybnik. W kategorii snowboard zwyciężył Ząb 1. W kategorii mix zespoły mieszane wygrała Szczawa 1. Poziom był bardzo zróżnicowany. Zależało to w głównej mierze od możliwości, jakie mieli strażacy w swoich miejscowościach, aby ćwiczyć umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie. Jednak, jak podkreślają organizatorzy i sami zawodnicy, te zawody to była przede wszystkim dobra zabawa. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy podjęcia tego wyzwania i liczymy na jeszcze większą frekwencję na kolejnych zawodach. Ostatnia, czwarta edycja ekstremalnie szybkiej jazdy odbyła się w niedzielę na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem. Jak wyglądały zmagania zawodników? Marcin Szkodziński.
Co roku narciarze z całej Polski rywalizują ze sobą podczas cyklu imprez Red Bull Zjazd na Krechę. Tegoroczna 7. edycja, a zarazem ostatnia, odbyła się na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem. Emocji jak zwykle nie brakowało, a wszystko za sprawą przyjętej formy zmagań. Jeżeli chodzi o format rywalizacji, to jest to dość nietypowy start, ponieważ zawodnicy zaczynają na butach, następnie muszą przebiec około 20 metrów, wpiąć się w narty albo w snowboard i dopiero ruszyć w dół stoku. Tutaj kto tak naprawdę wypnie się jako pierwszy, ma szansę zyskać przewagę, może liczyć potem na dobry wynik, natomiast na trasie te prędkości, które zawodnicy będą osiągali, mogą sięgać nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę z uwagi na to, że trasa w pewnym momencie robi się bardzo pionowa. Jak co roku dopisali także zawodnicy, którzy w liczbie przeszło 150 zgłosili się do startu. Zawodników podzielono na 4 kategorie. Mamy dzisiaj łącznie ponad 150 zapisanych osób startujących w 4 kategoriach. Trasa szybka, stosunkowo długa, ponad 1200 metrów. W większości prosta, bez zakrętów. Jak sama nazwa sugeruje, jest to zjazd na Krechę. Przed metą mamy jedną sporą hopkę. W tej chwili, jak widać za moimi plecami, świeży opad śniegu, warunki się zmieniają. Będzie na pewno ciekawa rywalizacja i będzie na co popatrzeć. Dobra zabawa i odrobina adrenaliny, po którą przyszli zawodnicy w niedzielę na Polanę Szymoszkową, udzieliła się wszystkim. Nie oznaczało to jednak sielanki i braku rywalizacji. Jak wyglądały zawody w oczach narciarzy i snowboardzistów? Ja oczywiście też jestem taki, że mówię, no niby na luzie, a wiecie jak się to kończy później. Jak żeśmy poszli, to na starcie byłem na pierwszym miejscu, ale później no niestety opory i narty nie dały radę, ale jak to mówią. Ale zębów wybitych na starcie nie było. Nie, ja mam akurat piorunochron na zębach, także prędzej by pewnie łeb odpadł jak zęby, no. Zagorzała rywalizacja sprawiła, że na trasie pojawiły się na szczęście niegroźne upadki, przez co część zawodników linię mety minęła na plecach. Wiesz, jak się nie wygrywa, to chociaż efekt ognia trzeba wjechać, no. Ty tak się udało, no niestety widzisz, starcie wygrywa, ale później jednak guma i narty zjazdowe wychodzą na prowadzenie. Nie miałem szans na nich, ale jak ja to mówię, zawsze jeżdżę na flow dla przyjemności. Powiem ci, że nawet była przyjemnością wjechać na plecach na metę. Kurde, tam skocznie na koniec powinien zrobić bardziej pode mnie, pod freestyle'owe narciarstwo. To bym dał im to wszystkim radę, no. Ale niestety nie zrobili niespodzianki. A zawsze była. Zawsze było, bo z tego co pamiętam z roku wcześniej większość wjeżdżał na plecak, a teraz na razie tylko ja. Ładny wstyd, ale jeszcze jest dużo zawodników za mną. Zobaczcie, może się to różnie skończyć. Wśród narciarek triumfowała Ola Malinowska z Nowego Targu. Najszybszą snowboardzistką okazała się Natalia Ficek z Chorzowa. Ciasno na podium było również wśród mężczyzn. Najszybszym narciarzem na trasie okazał się Andrzej Dziedzic z Katowic, a w gronie snowboardzistów triumfował Andrzej Leśniakiewicz z Zakopanego. W zeszłą niedzielę w Kluszkowcach odbyła się uroczysta msza pożegnalna księdza pułkownika Andrzeja Guta, który po 25 latach służby jako kapelan w Straży Granicznej Śląsko-Małopolskiego Oddziału odchodzi na emeryturę. Marcin Fijałek. Uroczystości pożegnalne księdza pułkownika Andrzeja Guta odbyły się w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach, której obecnie jest proboszczem. W uroczystej mszy świętej wzięło udział 10 księży wraz z prowincjałem karmelitańskim z Krakowa, dziekanem kapelanów, księdzem doktorem pułkownikiem Zbigniewem Kępą oraz księdzem podporucznikiem Tomaszem Szewczykiem z Mordarki. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Reprezentacji Straży Granicznej. W ramach podziękowań za służbę ksiądz pułkownik Andrzej Gut został odznaczony orderem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Moja służba to 25 lat służby, jak się to mówi, Bogu i Ojczyźnie. Nie spodziewałem się, że moje losy tak jakoś się zwiążą z armią, z wojskiem. Rozpocząłem ją w 1991 roku w Przemyślu, no i tak później po kolei w Nowym Sączu i kończąc teraz w Raciborzu jako kapelan. No cóż, wspomnień jest na pewno wiele, bo to 25 lat to trochę jest i różne były dobre, piękne, miłe chwile, ale też i różne tragiczne chwile. Ksiądz był z posługą no, w dobrym i złym czasie, bo na takie przychodzą na funkcjonariuszy różne tragiczne losy, wypadki, no, ale też i na defiladzie też ksiądz bywa i też są przyjemne chwile. To już wszystkie wiadomości.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu